bo każdy o tym wie, że w Mińsku nie jest źle, lecz lepiej by mogło być. Co słychać? TV. Proszę Państwa, dzisiejszy jubileusz Państwa wpisuje się również w naszą gminę. To już jest, proszę Państwa, tradycją, że zapraszamy dostojnych jubilatur na złote gody 50 lat pożycia małżeńskiego. Jesteście Państwo najwspanialszym przykładem rodziny i najwyższych wartości, jakie budujemy my wszyscy. Jesteście przykładem dla młodego pokolenia, jesteście wzorem dla nas wszystkich i myślę, że tych pięknych słów jeszcze dzisiaj nie zabraknie. Serdecznie Państwa bardzo, bardzo witam. Chciałbym również bardzo serdecznie powitać gości. Jest z nami wójt gminy Cegłów, Marcin Bukman. Bardzo serdecznie witamy, panie wójcie. Serdecznie witamy pana Zbigniewa Piątkowskiego. Media, co słychać. Bardzo się cieszymy, że w tak uroczystej i tak wzruszającej chwili jest razem z nami. Niezawodny. I niezawodny. Jest mi niezmiernie miło, że właśnie w dniu dzisiejszym w imieniu prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej będę mógł uhonorować Państwa medalami za długoletnie pożycie małżeńskie. To, co dziś się stanie, jest olbrzymią promocją tego, co takie kruche w tych czasach, bo sami wiemy, ile rozwodów, ile różnych złych rzeczy trafia się aktualnie w naszych czasach, tak? A Państwo są takim wzorem i przykładem dla tych, którzy czasami wątpią, czasami zbaczają na inne złe drogi. Także mam nadzieję, że dzisiejsze wydarzenie będzie również taką promocją bycia razem przez długi, długi czas i jest to wartość absolutnie sama w sobie. Z tego miejsca chciałbym Państwu życzyć jeszcze długich lat w wspólnym szczęściu, w tym, aby wszystko, co Was spotyka, żeby Wasze marzenia, żeby wszystkie Wasze trudy dnia codziennego rozwiewało to, że spojrzycie sobie w oczy, że ciągle będziecie razem. Życzę Wam tego, aby Wasi synowie, córki, wnuki, prawnuki zawsze otaczali Was opieką, byli z Wami, a i aby to życie ciągle, myślę, znajdowało większy sens, aby ta złota jesień była dla Was czymś wyjątkowym. Serdecznie zapraszam Państwa Halinę i Henryka Chojeckich. Gorące brawa. Pozwolę sobie odczytać pierwszy list gratulacyjny. Szanowni jubilaci, w tak pięknym dniu, jakim jest 50. rocznica Waszego ślubu, życzę Wam wszelkiej pomyślności, pociechy z dzieci, wnuków oraz doczekania w dostatku i zdrowiu dębowych godów. Gratuluję Wam dotrzymania przysięgi i jednocześnie życzę kolejnych wielu lat miłości. Z wyrazami uznania wójt gminy Cegłów. Świątka Węgiela i Andrzej Trzepscy. Zapraszamy panią Elżbietę i Jerzego Wąsowskich. Z gorącym brawo. Wszystkiego najlepszego, radości, szczęścia, moc, słoneczka wesołego, snów pięknych co noc. Śpiewając idź przez życie, most kwitaje jak ten kwiat, przy dobrym apetycie i w zdrowiu 100 lat. W imieniu naszym do wszystkich podziękujemy na ręce pana wójta, jego pracownikom, całej kapitule, która przyczyniła się, by dzisiejszy dzień był dla nas takim złotym dniem. Tak jak ten dzisiejszy dzień, panie wójcie, myślę, że nasze życie też przebiegło przez te 50 lat w miłości, w radości, ale były też i wszelkiego rodzaju jakieś, wie pan, deszcze, ale te dreszcze zapominamy i dalej się kochamy. Pochwalić, że w tym roku już 10 lat, tak? Z żoną minęło, choć znamy się i chodzimy ze sobą prawie 20. Jakby to liczyć, to 20% na pewno tego, co wy dzisiaj, drodzy państwo, świętujecie, czyli tego 50-lecia i jeszcze wielu, wielu lat w pogodzie ducha, w zdrowiu, w miłości. Wszystkiego dobrego, drodzy państwo. No i zapraszamy teraz, Tadeusz zaraz za moment zapowie, artystyczną ucztę, która przed nami. Gorące brawa. Proszę państwa, bardzo serdecznie dziękuję państwu. Przede wszystkim również składam najszczersze, największe gratulacje, wyrazy szacunku, wyrazy podziwu i wszystkiego dobrego. Leonard Cohen, bard, ballady, osobowość wielkiego twórcy, niestety niedawno zmarłego, i jego piękna, chyba jedna z najpiękniejszych ballad o miłości. Pozwólcie państwo, że przytoczę ten tekst, bo jest to ballada o miłości w tłumaczeniu Macieja Zębatego. Tańcz mnie po miłości kres, wtańcz mnie w swoje piękno i niech skrzypce drżą przez paniczny strach, aż znajdę w nim bezpieczny porad. Chcę oliwną być gałązką, podnieś mnie i leć, tańcz mnie po miłości kres. Wtańcz mnie w swoje piękno i niech skrzypce w ogniu drżą przez paniczny strach, aż znajdę w nim bezpieczny port. Pieść mnie nagą dłonią, albo w rękawiczce pieść. Tańcz mnie po miłości kres. Widziałam wiatr o siwych znosił spokój wśród pól. W ciepłe babie lato kości grzał, a innym razem lasy kosił. Spadał ostrzem z gór. Młody był, Bogiem był i gnał. Wolny tak. Wiele dni, wiele lat, czas nas uczy pogody. Zaplącze drogi, pomyli prawdy, nim zboże oddzieli od trawy. Bronisz się, siejesz wiatr, myślisz, jestem tak młody. Czas nas uczy pogody, tak od lat. Nie cieszy się z niesprawiedliwości, lecz współweseli się z prawdą. Wszystko znosi, wszystkiemu wierzy, we wszystkim pokłada nadzieję. Ożył zresztą plecy o plecy, nierozłączni jak światem świat. W zasadzie nie miałam zamiaru zabierać głosu, ale chciałabym, myślę, że w imieniu nas wszystkich jubilatów, podziękować za przepiękny program. Panie Tadeuszu, to prawdziwa uczta duchowa. Cohen, święty Paweł, cudowne słowa, no przepiękna recytacja, tego nie da się ukryć. Ale ja chciałabym jeszcze podziękować nam wszystkim, współmałżonkom, za nasze długie, wspólne lata, za miłość, która gościła w piosenkach, w recytacjach i w naszym życiu. Zaczynało się tak pięknie. Rzeczywiście byliśmy młodzi i piękni. Czas zrobił swoje. Przybyło nam na skroniach siwych włosów, zmarszczek na twarzy, ale takie jest życie. Jak się Państwo nazywają? Zofia i Stanisław Świątkowie. Świątkowie, tak. I gdzie Państwo mieszkają? W Piasecznie. A Pani zawsze w Piasecznie mieszkała? No, mieszkałam kiedyś w Skupiu. A, ze Skupia. Czyli do Skupia przyjechał na zabawę i się ożenił, tak? Obydwoje ze Skupia. A obydwoje, a teraz mieszkacie tak w Piasecznie. Dobrze. Czyli Państwo mają 4 dzieci, tak? Tak. I to są synowie, córki? 3 synów i córeczka. No to ładnie. To gratuluję. Robotny Pan był mąż. Pracowity. Teraz by jeszcze coś cudownego, jakby Pan narzędzi pożyczył. Tak? Jak trzeba będzie, jak przyjadę z nagrodą, to pożyczę. No to liczę na Pana. No właśnie. Dobrze, ale jak się Państwo nazywają? Kozdra Maria. Państwo Kozdrowie, tak? Tak. Kozdrowie. Skąd Państwo są? Z Meni Lesiczówki. O, to tak w lesie mieszkają, tak? To warunki były, tak? No były. Już 4 dzieci przyjechali do Meni. Aha, już od razu przyjechaliście, ale tak? Tam, gdzie mieszkaliśmy, prądu nie było, to też były warunki. To też warunki były, tak jest. Ciemno się robiło na jesieni, to przecież. Tak jest. To ile córek i syn, a ile syn? 2 córki i... Czyli 2 parki, 2 parki. 69, 71, 73 i 74. No to pięknie. Gratuluję. Wezmę adres z gminy i przyjadę z nagrodą, bo każdy ode mnie, dzieciorób, dostaje nagrodę. A reszta robić, dorabiać. Gdzie tam jedno? A co Pani robiła? Co Pani robiła w nocy? Ja po prostu wychodzę z tego założenia, że słucham męża i swoje robię. Cały czas słucham męża. Przez 50 lat słucham. I vice versa. Ja mówię, no nasze te 50 lat temu to na pewno nie takie przyjęcia weselne, tak jak, prawda, dziś naszym dzieciom robiliśmy, nasi wnukowie, prawda, idziemy, a nasze wesela, no to były w chatach, w naszych domach, gdzie ze 2 tygodnie to się wynosiło wszystko z mieszkań, prawda? Bo trzeba było zrobić te 2-3 mieszkania, żeby orkiestra była w jednym pokoju, bo w zasadzie te 60-80 osób rodzice prosili. Ze 2 tygodnie było bicie, przygotowywanie tego wszystkiego. No i później noc poślubna w stodole na sianie. Ciekawe jak zimą było. Panie Stanisławie, jeżeli ja mam Zbigniew na imię. Panie Zbigniewie, jeżeli był to 24 czerwiec, to było gorąco. Ale ja 26 grudnia. A, to kochany, pod choinką musiałeś być. Pod choinką. Krysiu, powiedz. Wiedzę, że mówiłam faktycznie. Odnośnie tej pani sąsiadki, któryśmy słuchali dotychczas. Większość naszego towarzystwa, prawda, szanownych jubilatów, pochodzi z rodzin wiejskich. Nie musimy tego ukrywać po prostu. I te przyjęcia odbywały się, tak jak ta pani powiedziała przed chwilą, w warunkach ciężkich. Natomiast w obecnej chwili każde przyjęcie ma swój wydźwięk. Tej oprawy swój wdzięk ma. Także w naszych umysłach pozostaje to, jak pozostało, bo nigdzie nie odbywało się to inaczej. Tak jest. Tak. No. A ile te dziewczyny wasze miały lat wtedy? Jak... Ja miałam 20, jak zamarzyłam do tego pana. Tak? To tak nie po 16 latach. Słyszałem, nie, 16, że tam, nie. To przed wojną chyba 16. Ja już po wojnie się rodziłam, także... Ja parę godzin starszy, no ale co zrobić? Poszukamy mnie trochę. No i... Chłopak po wojsku, a dziewczyna już dojrzała. No po wojsku oczywiście, kiedyś 2 lata no. Trzeba było odsłużyć. Poszliśmy 21, wróciło się 23, nie tak teraz. Ten nie idzie, ten chyba, że dziecko wyskoczyło w międzyczasie. Nie, no tych czasów. Nie, ale to różnie bywało. No i dobrze, krew nie woda. Oby gorzej nie było. Twierdzić słowa tych pań o weselach, o wszystkim, ale kiedyś były takie czasy, że w ogóle no, pieniążków nie stać było na wszystkie sprawy, także czasami małżeństwa jak się pobrały, to się musiały tułać. Teściowa, mama wynajmowało, zbierało się pieniążki, żeby coś swojego, a teraz dzieciom się troszkę pomaga, kiedyś było inaczej. No Poznanie, gdzie się poznałyśmy, no to mieszkałyśmy w jednej wsi. Ścieżka wąska dla trafialiśmy. Jak chodziłam, mąż mówi, że bardzo mu się podobałam, no i... I gęsiego chodziliście, bo ty się... Sam kroczył, aż mnie wykroczył. Dobre. Dziś tamten dzień gdzieś rozpłynął się jak dym. Spójrz, dzieci nam już wyrosły tak. I tylko my nie zmieniliśmy się nic. I ciągle nam siebie brak. Przeżyłam z tobą tyle lat. Przy tobie się nauczyłam żyć, przy tobie śniłam swoje sny. Przeżyłam z tobą tyle lat, oddałam ci swój cały świat. I chociaż wiem jak smakuje. Dziękujecie sobie, tak? Dziękuję. Piękne lata. Dziękujemy. Przeżyłam z tobą tyle lat, choć w oczy wiał mi nieraz wiatr. Przy tobie się nauczyłam żyć, przy tobie śniłam swoje sny. Bo każdy o tym wie, że w Mińsku nie jest źle, lecz lepiej by mogło być. Co słychać? TV.